Wiosna 2020. Pięknie się jedzie. Pusto na drogach. Zielono. Widać, że sucho, co prawda. Ale rolnicy sobie nawadniają. I ten rzepak przepiękny właśnie. Chodź sobie, Robert, wejdziemy i ten... Zrobimy zdjęcie. W rzepaku? No. Dzień dobry. No tym pomyślałem o Golasie, wiesz? Samej master. O, albo sam. A my jedziemy na Tatarkę. Ela z tyłu, nie wiem czy będzie widać. Piękna pogoda, piękna wiosna. Przepiękna piosenka, przepiękna. Szósta rano, no, siódma prawie. Tak można podróżować. Nikogo na trasie. Podziwiać można krajobraz. Karpiowe. Tu jeden spuszczony. Nie wiem czy będzie widać. Pokaż maseczkę swoją. No. Tu dla wujka. Pozdrawiamy Olka ciebie. Pozdrawiamy. Tu suchary, zobaczcie jak wyschły. Nie ma rowów, to prawda. To główna przyczyna pożarów. Posłuchamy trochę dźwięku lasu. Mega. Zobaczcie to. Znaleźliśmy psa. Przyszedł pies do nas tutaj. To jest super koleżka. Skąd ty się tu wziąłeś? Z tej drogi. Z tej drogi oto. Przyszedł. Przyszedł ten gość. Chodź tutaj. Tak, jest tam ktoś? Jest dobry ten. Poczekaj, chodź tu. No, pies. Poczekaj. Dajesz wody trochę, kolega.
Ej, masakra. No lej. Chodź. Tu masz pies. Zobacz, bo masz. Tu masz. Ale że to samochód od razu ten. Chodź. 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 Żeby nie wpadł pod kran. Tu masz. Tu masz wodę. Polka tu palce. A się pić mi chciało. Ani nie ma obroży. Masz tu piwo, masz. Nie mam pojęcia. Chodź piesek, chodź. Co on wróci, czy to, co teraz? Co teraz? Nie wiem. 6 km tam aż do wioski? Kurczę, chodź piesek, chodź. Chodź. Czekaj, a może sam pójdzie, może zdecyduje sam, gdzie ma iść. Tak? No nie wiem. Ja pitole, ej, no nie wiem, co zrobić. No wiesz, jak będzie szedł, no to będzie wiedział, gdzie, nie? Tak. Tak. Tylko pytanie, czy on chce iść, czy on... Może gdzieś zadzwonić. No ale dokąd tutaj? Nie wiem, na straż gminną, czy... No to wezmą go i oddadzą do schroniska, nie? Ale to właśnie, no tak, ale to gdzie byś szukał w schronisku, co? Co teraz mam z tobą zrobić? Znaleźliśmy psa. Piesek. Może taki znak. Może. Może przyszedłeś do mnie nie bez powodu, co? Czy o co chodzi? A czemu tak? Dupa sędzi. Dupa sędzi. Robaki. Robaki. Czyli nie jest chyba ten właśnie oddany, bo widzę, że tak i na szyi się drapie. Do weterynarza i tak dalej. To na pewno. Nie. Co? Bierzesz sobie psa? No kurde, wiesz co, no nie wiem, czego w ogóle tutaj jest w ogóle jakiś sens zostawiać, nie? No. Jak miał dobrze, to by był, nie? Nie wiem, co mam powiedzieć. Saj, no dasz ogłoszenia gdzieś tam i generalnie. Tu by trzeba na te, na co, na fejsa? Do gminy Hojna. Tak, no. Możesz live'a puścić teraz. Teren tutaj podoba bardzo. No jak piesek? O, sójka tu jest nowa. Co? Idźcie, połóż. Idź do tyłu. No jesteś pies już podany, no pięknie. No tak. A napiera ten, napiera. Napiera, napiera? Tak, no. Śliczny jesteś, tak. Pchełki ci zabierzemy, tak? Robaki ci zabierzemy. Będzie dobrze. Albo zbieramy się na szyganie. O! Oj, 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 oj. No tak mu z żołądka idzie, w tym paszczu. Jesteśmy na miejscu. Zobaczymy, jak wiosną żyje rzeka. Na razie wiemy, że poziom niski. Rozmontowujemy. O, już tam Bolek grasuje.
Chodź. Nie mów, że będziemy cię musieli wiązać. Pies, chodź. Trzeba ci dać jakieś imię, wiesz? Viva ella! Odpaliliśmy silniczek. Na środku Odra ma 2,6 metra. Dosyć wysoka temperatura, 14-15 stopni. Ale zobaczcie, ile jest ryb. Na warcie taki obrazek to jest rzadkość. Oczywiście drobne to są ryby. Poszczególne widzimy tutaj troszkę większe się pokazują, ale ilość ich jest bardzo ciekawa. Mamy naszego pasażera, jeszcze nie wiemy jak ma... O! Jak ma się... O, co się stało? Co się stało? Co się stało tutaj? Już zjadł nam cały słoik klopsów. Głodny był niesamowicie. Coś wyczaił, zdecydowanie. Coś wyczaił. No i on chyba tutaj jest bohaterem dzisiejszym. A my rekreacyjnie pokażemy wam, jak żyje rzeka Odra. Grzeczny piesek, grzeczny. Rozmyło tą Oderkę trochę. Poszukamy ciekawego miejsca na jazie klenia. A on trochę ją tutaj rozmyło. Warto napłynąć sobie zawsze na główkę. Zawsze, no już chyba wszyscy wiedzą, ale może dla tych, którzy nie pływali na przykład, to tutaj na szczycie główki zawsze będziemy mieli taki dołek. Warto teraz, nie wiem z której strony to będzie widać, z mojej prawej napłynąć na ten napływ, tak? I sprawdzić, czy są ryby, czy się gromadzą. Teraz zobaczymy na sondę, jak to wygląda tutaj, żebyście wiedzieli, jakie to jest miejsce, czyli to jest tak zwany napływ.
No są ryby. Są też poprzyklejane. I schodzi z ostrogi. Czyli oddalamy się od główki. 4 metry w takim warkoczu, powiedzmy sobie, jest 3 dookoła, twardy napływ. Grzeczne. Odpalimy GPS-a, zobaczymy gdzie jesteśmy. Które główki były jakie? Czy sumowe, czy... Boloniowa i sumowa to w zasadzie ta sama główka. Ale czy sandaczowe? No muszę zmienić profil. Białą szmatę można mu dać, nie wiem, czy mu się przyda, czy nie. Na brzuchu ma kleszcze. Tak? Zobacz, jaka półka. Widzisz? I zaraz znowu będzie głębiej. Tu jest ta półeczka. No, myślę, że na środku raczej będzie głęboko. Nie, tu jest taki ciekawy właśnie, jest też ten nurt. Jak jest głębiej, jest ciekawiej. 0,7, tu jest piasek. Dupa. Jesteśmy na górce mułowej. Dobra, bo nie mogę silnikiem robić i drugą kręcić, więc... Ale zobaczymy, czy się ryba rusza w ciszy. Potężne te cofki są, nie? Tak. No i możesz mieć czwórkę tam. Na wstecznym, nie? Przy brzegu mamy 2 metry, a tam 0,7 za nami. Piękne okoliczności. Cudowna pogoda. Kółko, żeby napłynąć na tą główkę. Thank you.
No i tu najlepiej, jak słuchajcie, ustawicie się od razu dziobem do tyłu. Robert? No. Trzęsie, patrz to. Chodzi o to, żeby pokazać, że lepiej się ustawić. Napływając lepiej się odwrócić, jak ja teraz właśnie. I kontrolować sobie, na jakiej wysokości, ile od brzegu. Żeby dorzucić tam, gdzie się dzieje, to trzeba troszeczkę bliżej, bo będzie się i tak nas ściągało cały czas. Ale powiedzmy sobie, że z tej odległości będzie bezpiecznie. I teraz w zasadzie można puścić silnik. Głębokość 2 metry. Twardo. Patrzeć też, żeby dziób nie uciekał, a to on ucieka. Trzeba odpalić. Bo kotwica się na dziobie zaczepi i potem właśnie zrobi to, co ja teraz. Czyli byśmy byli tam. Trzeba dziób mieć przy brzegu ustawiony. Troszkę się zbliżymy. Jeszcze jest odległość bezpieczna. Widać mewy, widać tą ikrę zbierają. Te małe rybki. No dzieje się tutaj. Rzeka żyje. Tu możemy w zasadzie, o, ja w ten sposób puszczę kotwicę. I sobie na tym luzie tam powoli dopłynąć. Ewentualnie kontrolować odległość. Mogłem trochę stanąć po tamtej stronie jeszcze bardziej. Ale w tamtą stronę nas będzie spychać. No, długo. Ale przelewają się, widać grzbiety. Tak, widać, no. Wystarczy, co? O. Super. Jo. Muszą być bolenie. Tak. Generalnie przyjechaliśmy na wycieczkę krajoznawczą, a nie na wędkowanie. Trochę duży. Na Klenia Jarze jesteśmy przygotowani słabo. Ale coś to wybierzemy. Wiedzy z zakresu łowienia też nie ma zbyt dużej. Z tych gatunków ryb, no ale spróbujemy coś tam. Wiadomo gdzie napłynąć. Wiadomo, że są. Wiadomo gdzie są. Ale z przynętami faktycznie, no na bolka wiadomo, co to tam bez problemu, bolenia akurat. Ale jaśkę nie zobaczymy. Na razie takie coś wystawimy. Dobrze. Wystarczy jeszcze raz filmik. Coś powiem może, a może nie. Proszę. Cześć, z tej strony Robert. Razem z Sebastianem przypłynęliśmy sobie. Ale oficjalnie zacząłeś? Nad Odrę. No nie, jeszcze jest Krystian. Nie, że... w sensie... Robocze imię właśnie jeszcze znaleźliśmy. W lesie znaleźliśmy psa. Sebastian go prawdopodobnie przygarnie, jeżeli nie uda się znaleźć właściciela. O, tarło jeszcze. Ale się... Widzicie to? Nie wiem, czy będzie widać, bo to jest jednak szeroki kąt. Z aparatu można przybliżyć. Ale wracam do Roberta. Tak, przyjechaliśmy połowić sobie jazia i klenia, może bolenia. Z jazia i klenia jesteśmy mega cięcy, w ogóle nieprzygotowani, także nie wiemy, czy uda się coś złowić. Zresztą zobaczcie, jakie. Ale już jest piękna wycieczka. Piękna wycieczka, ponieważ za plecami Sebastiana, po pierwsze, uwaga, pierwsze jest to. Po pierwsze, w lesie znaleźliśmy psa.
zgubił się bidulek. I teraz albo znajdziemy właściciela, albo Sebastian będzie go musiał przygarnąć. Był bardzo głodny, bardzo zmęczony. Zresztą widać, odsypia teraz swoje. Odpocznie sobie z nami, potem pomyślimy, co z nim zrobić. Sebastian już się zadeklarował, że może się nim zaopiekować, ale no jest tak, że wiadomo, pewnie ktoś na niego czeka. No właśnie. To ładny, zadbany pies. Misiu. Bardzo, i bardzo mu się Robert podoba. I bardzo mu się chce. Wiadomo, wiosna rządzi się swoimi prawami. Młodość też, nie? Bąbel. Nie wolno. Nie wolno. No i już spokojnie. Zobaczcie na przynęty. Generalnie wycieczka jest o tyle fajna, że tam za nami jest Tarło, a to będziecie widzieć. Pokażemy, jak sięgniemy z aparatu. Ale generalnie ja już jestem wyluzowany, już się mega cieszę, już mi wystarczy. Mogę tutaj przebywać. Mam jeszcze jakieś tam jedzenie, ponieważ... Bomber właśnie nam zjadł. Ojej, już koniec? Zdecydowaną większość. Chyba skończył. Okej. Okay. Cieszę się. Uśmiecham się. I co chcesz powiedzieć? Ja? No, coś zacząłeś. Nie, już. Wystarczy. Tak. Ej. Wędkarstwo będzie w tle, generalnie. Nie wolno. Generalnie spróbuję wam pokazać fajne miejsca i... Nie wolno. Właśnie takie zjawiska, albo jak napłynąć motorówką na o takie wydarzenia, które się tam dzieją. Wezmę aparat. Piękny pokaz Tarła. O ja, ale ich jest. O ja. Co robią? Nagrywam, ale no petarda. Ja. Warto tak, nie? Tak przyjechać tak, po no, Polski, no, żeby sobie tak zobaczyć. W zasadzie takie coś. Nie? Tak. Warto przejechać 300 km. Rzeka żyje. Drobne rybki są. To... No nie, no nie takie, takie aż drobne, nie. Ale to jest potrzebowały. Wiesz, to jest też kwestia napłynięcia, zbioru jakiegoś, sygnału. My im nie przeszkadzamy. W zasadzie jak jest Tarło, to mu zobacz, jak się ryby trą, możesz podejść pod brzeg. Tam pomijam, bo ukraje to wyskakują z brzegu, więc szczupaki tak samo. Podejdziesz pod brzeg, będziesz widział, jak samce płyną za samicą. Tak samo z sandaczem. Wyciągniesz ręką sandacza z gniazda. Nie odpłynie. Klinowy pies też. Proszę. Proszę. Taki relaks. Taki relaks. Najedzony, napity. Taki relaks. Teraz w słoneczku się opala, tak? No, już. Jest niesamowite po prostu. Niespożyta energia. Nie wolno. No już. Ej, nie wolno. Grzeczny piesek. No. Nie. Stary. Nie wolno. Nie. Mewy przypłynęły. Przepół przypłynęły. Przyleciały. Mnóstwo pokarmu tutaj jest. Z tego Tarła tutaj. I małe rybki, i ikra. Zobaczcie, jak sobie żerują.
No pokażcie spektakl. W zasadzie tylko na tą główkę przeleciały, co? Tak, tak, no. Ale tam po drugiej stronie na samym początku też się tarły ryby. Tak. No jak... Piękny widok, piękna pogoda. Super dzień. O, ale się wyskoczył jeden tam. Ale wiesz co, mi się wydaje, że to jazior wyskoczył, bo musiał klatkę zrobić. Ale wydaje mi się, że wyskoczył boleń za drobnicą. Ale nie, tam z tyłu, bo... Widzisz te płetwy jak tamte? Jedna przy drugiej stoi, co? No miły odgłos, co by nie powiedzieć. Widok też. Warto być nad rzeką, żeby zobaczyć takie coś. Pokazujemy wam. Cały czas trwa tarło. Intensywnie. Gorąca główka. Jakkolwiek to zabrzmiało. Bo ja dopiero po twoim uśmiechu się zastanowiłem nad... O ja. Odgłosy natury. No i tak do wieczora będziemy oglądać, co? Dzieje się, dzieje się. Ale ładny widok. Przynajmniej widać, że żyje. Mama natura. No patrz. Ty nie, ty śpi. Wracamy do tarła. Zobaczcie, nie wiem czy widać po trzcinie, jak się zmieniał poziom wody. Trzy paski widoczne. Napłyniemy na tamtą główkę.
Tam jest taki fajny przelew. Zobaczymy za jeziem. Już za blisko jesteśmy, żeby tu się odwrócić i kotwiczyć. Dwa i pół metra płytką, no to fajnie, na wiosnę akurat. Dobra, Robert wziął coś niebieskiego. Ale się uderzył tam. A ja ze względu na to, że widziałem osy już, bolenie sobie podaruję. Może takie coś. Oskę widziałem. O, śpi. Śpi sobie, śpi. Śpi. Wszystko jest okej. Śpi. Wszystko jest okej. Grzeczny piesek. Grzeczny, zostań. Może bym tą cykadą rzucił, kurde. Na cięższą trochę będzie. No kombinuj, w zależności od tego, jakie masz właśnie. Żyłeczka. Ja używam świńskich ogonów. Tak zwanych. Czegoś takiego. Nie wiem, czy widać. Bardzo fajnie się zakłada szybko. I wypuścimy w ten nurcik. On cały czas grzmi. No, żyłka ma wiele do życzenia. Nie łowię jazi. Zbyt często. O. Trzeba go spuścić. Płynie w nurt. Jeszcze mogłem jednak bliżej nawet stanąć. Tak się bałem. A jego wypycha tam. Trzeba go tam podać, żeby tam się zatrzymał. Ja tu kiedyś stałem, to takie stado przepłynęło, rozumiesz, tak się tak zbierało z powierzchni. Jazioli pewno. I co, masz tą cykadę? Nie. Nie wyrażało, żeby dalej miotać. Co tam tak rzędzi? No, kołowrotek. Parę sumów wyciągnął. A nie powinien, więc... Kilka za dużo. Tak. Ten kij, co to jest, też ten kruwa? Nie, Pacific Bay. Pacific Bay z adrodu od 3 do 10 gram. 2,15, dwuskład. Świński ogon, można z nim robić wszystko. Aj, uderzył. No tak, Robson. Testuje sobie wędzisko. Ja preferuję takie coś jak nasz nowy towarzysz. Istota. O, istota! Może ją nazwiemy. No. Istota. Ale wołać istota? No właśnie, słabo. Mówię, Rocco. To jest. To jest trzeba wziąć naprawdę, no super imię. Pasuje jak ulał.
bo już też się ulał. Moim zdaniem trochę kontrowersyjne. Kto ma wiedzieć, to wie. To, to nie musi, nie wie. Roko miłe. Miłe imię dla pieska, ale... Roko super imię. Wolałbym coś istotniejszego. Jak istota. Robert walczy. Walczy, a nie, musimy tam podpłynąć, bo tak to... Szkoda blachy. Na żółce to nie idzie tak odstrzelić dobrze jak na pleciące. Oj, ale coś... Możesz pokazać, jak Pacific Bay się zachowuje. O, tak. Fajnie drga. Przeszło łosica. Wydra. Może wyjdzie z tej strony. O, jest, 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 jest. Jest. O, chodź tutaj, chodź tutaj. Nie, kom, kom. A, kom, kom, kom here. Kom here. Wydra. Taki napływ łowimy. W zasadzie Robert łowi, bo mi się nie chce. Duszek śpi. Najedzony, teraz ma cień, relaks. Pełen relaks w zasadzie. Ma 3-0 dla niego. Co tu lubię, duże rzeki, za takie krajobrazy, za takie piękne miejsca. Czy 6 metra na napływie. Na samym napływie jest troszkę głębiej. Na razie nie widzimy, żeby coś się rzucało. Obserwujemy wodę. Odpoczywamy. Na łonie Deutsche Naturlich, tak? Prawdopodobnie. Jak się czujesz? Ja? Cudownie. Cisza, spokój. Jeszcze bez tych masek. Nie w tym skisłym mieście. Jest tlenu, co? Jest. Tlenu jest mnóstwo. Przepiękne krajobrazy. Piękna wiosna. Ktoś wie, co to za ptaszki? Napiszcie. Jak wiecie, skrzeczą. Małe mamy takie.
obiadek. Mam nadzieję, że do przeindikacji. Nic szczególnego, fasoleczka. Piesek się bawi. Nie wolno. Co to jest? O, na dworze smakuje. Nie wolno. Ej. 5 razy lepiej. Co to jest? Co to jest? Nie wolno. Masz. Masz. Majówka w rozkwicie. Nie ma, porzucaliśmy tutaj i przy tych ścinkach całe przerzuciliśmy płytko, tak się zapowiadał tam taki wsteczny nurt fajny, ale tu tą ambitnie obrzucaliśmy, tu się gotowało, natomiast niestety nic, tu jest piękny odszyt, możemy wam pokazać, a nie, no Robert, tam za jakieś przytrzymania miałeś. Wiesz, gdzie popłyniemy? Widzisz tą dziurę tam? Przerwę w główce? Widzę, widzę, no. Możemy od tamtej strony podpłynąć. Tam jest kanał. Tam ciągnie woda. Tu jest tak wyżej trochę. Ta główka dalej sięgała. Brzeg jest niższy, no. Na Krojenia Jazie tam fajne miejsce jest. Co migdał? Albo duszek, albo migdał, nie wiadomo jeszcze. Albo jest trzecia propozycja jeszcze. Trzecia nie pasuje do niego. Właśnie pasuje i to bardzo. Zobaczycie na filmie.
to jest fajne miejsce, gdzie ryba przechodzi. Jak uważasz? Grzech nie obrzucać, co? Tak, tak, no. Będziemy ale próbować. Ale ze środka, czy wzdłuż? Wzdłuż, chyba wzdłuż, tak. Kaczuszka jeszcze tam stacjonuje. Tak. 1,6 ryba jest na dnie. Jeszcze lepiej by było głębiej. O, troszkę jest. No nie, spróbujemy. Jeszcze troszkę, nie? Dobra, będziemy widzieli, tam jest przelewek. To atakujemy ten przelew. Tak, ciekawe miejsce. Robert obławia, piękne miejsca. Zobaczcie. Pięknie się robi. Wymarzone miejsce w zasadzie. Ale na razie nic nie pogoniło. Ryby nie są na pierwszym planie dzisiaj generalnie. Płyniemy tam na ten ostatni uważ. Tak. Pokazać kolejne miejsce, tym razem z wysoka będziemy obławiać tą główkę tu na ten warkoczyk za nami ładny, który jest, i na cały jego ma cały główkowy taki przelew. Jakby był sezon, to
to jeszcze można by klatkę obrzucać z tej pozycji tam głębiej i na napływ, i na dziurę można z tej pozycji łowić i na warkoczy, który tam jest. My akurat na warkoczyk nie zbliżaliśmy się, chociaż jeszcze można tam w połowie stanąć i obłowić o tamten koniuszek, ale skupimy się na tym przelewie tutaj i na tym warkoczyku. Tak, pies? No skręcisz żyłkę przynajmniej idealnie. Co, wypuścić jeszcze trochę? Wystarczy moim zdaniem. Ale opór? No straszny. Cały warkocz zamierza Robert przeorać w tą piękną pogodę. Piękne miejsce, kolejne. No tam. Chcesz coś powiedzieć? O co chodzi? Podoba ci się? No, zdechnął. No szkoda, że ta woda właśnie nie jest w tych trawach. Też dla wylęgu i dla ikry nie jest to dobra sytuacja. Cały wylęg jest faktycznie w wodzie. Nie ma jak się ukryć. Ciekawe, czy szczupaki tu miały w ogóle miejsce dotarła. Połowimy. Dobrze. Popływaliśmy. Mało co złowiliśmy. Barany się z nas śmieją. Ale generalnie nie żałujemy, że tutaj przepłynęliśmy, co? Nie. Było super. Oderwaliśmy się trochę. Złapaliśmy trochę rzeczywistości, normalności. Super. Zobaczymy, czy dam ten film, czy nie. A jak dam, to będzie to taka wizytóweczka z tej dzisiejszej wyprawy.